Szanse na utworzenie Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy są niewielkie. Bydgoscy politycy coraz częściej postulują o utworzenie niezależnego od toruńskiego UMK, Wydziału Lekarskiego, który z jednej strony zwiększyłby kształcenie lekarzy w Polsce, co jak pokazała pandemia jest ogromnym problemem, ale też pozwoliłby bardziej zdecydowanie rozwijać bydgoską medycynę, niż ma to miejsce pod toruńskim zarządem. Dzisiaj w Polsce mamy tego typu sytuację, że dane OECD wskazują, że mamy 2,4 lekarza na 1000 mieszkańców. W Czechach to jest 4,1, a w Niemczech 4,4. Ostatnie publikacje GUS-u wskazują na to, że w Polsce mamy lekarzy na poziomie 140 tysięcy, z czego 25% jest niestety w wieku emerytalnym. Wskazywał na problemy z liczbą lekarzy w Polsce, które brutalnie pokazała nam nie tak dawno pandemia, poseł Jan Szopiński. Parlamentarzysta wskazywał, że w ostatnich latach na kolejnych uczelniach, bez tradycji medycznych, powstawały wydziały medyczne, dlatego warto, aby tak też się stało w Bydgoszczy. Kierunki lekarskie powstały na Uniwersytecie w Kielcach. Przypomnę, że Uniwersytet w Kielcach miał prawie tę samą drogę do nazwy Uniwersytet, jak nasz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet w Rzeszowie, Uniwersytet w Zielonej Górze. Zdaniem profesora Macieja Świątkowskiego, bydgoskiego radnego, działania rektora UMK nie sprzyjają rozwojowi medycyny w Bydgoszczy. No, ja uważam, że w województwie kujawsko-pomorskim, co zawsze też podkreślałem na posiedzeniach sejmiku, jest taki, można powiedzieć, potencjał intelektualny i materialny, aby istniały tutaj dwie uczelnie kształcące studentów i podmiotów lekarzy. Obaj wnioskują o to, aby ministerstwa rozpoczęły działania na rzecz utworzenia Wydziału Lekarskiego na Politechnice Bydgoskiej lub Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, bądź w ramach współpracy tych obu uczelni. Zdaniem przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia posła Tomasza Latosa obaj politycy wychodzą jednak przed szereg. Mamy do czynienia z pewną dość kuriozalną sytuacją, bo sami chyba Państwo przyznacie i każdy z Was, zakładam, by tak działa, no wyjątkiem są te dwie osoby. Najpierw należałoby rozmawiać z rektorami, a dopiero później ogłaszać ewentualne propozycje kierowane do jednego czy drugiego ministra. Latos zaznacza, że z udziałem polityków PiS takie rozmowy toczą się od pewnego czasu. Ja chcę Państwu powiedzieć, że takie rozmowy się toczą zarówno z jednej strony z ministrem Czarnkiem, ministrem Niedzielskim, po drugiej stronie z rektorami bydgoskich uczelni. Panowie rektorzy byli w Warszawie. Były też te rozmowy tu na miejscu. W jednej z tych rozmów uczestniczył również wiceminister zdrowia. Ostatnio w piątek na ten temat rozmawialiśmy ponownie. Był minister Schreiber, ja i rozmawialiśmy najpierw z rektorem Woźnym, a następnie z rektorem Adamskim. Są pewne działania, są krótko mówiąc już tutaj podjęte. O tym, że bydgoskie uczelnie są sceptyczne do takiego działania, słyszymy nie od dzisiaj. Zdaniem posła Szopińskiego wynikało to z braku konkretnych gwarancji finansowych ze strony rządu. Obecnie sytuację zmienia w jego opinii to, że uczelnie uzyskują konkretne pieniądze, o czym wiedzę pozyskał w czasie prac w Sejmie. Stąd też broni swojej decyzji o wystąpieniu do ministerstw, aby te wskazały, na co mogłyby liczyć bydgoskie uczelnie. Wskazuje na to, że jak było pismo od pana premiera, no to pan premier mógł też napisać, że jest taka możliwość, a tego, jak sądzę, nie napisał. A przykro mi, że na tej liście nie ma tu żadnej uczelni z regionu, która te papiery otrzymała.